Witam serdecznie, Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy, tym razem poświęcony bieżącym zaleceniom w uprawie borówki amerykańskiej. Dziś znajdujemy się na plantacji borówki w okolicach Grójca. Po mojej lewej stronie mamy... Odmianę Bluecrop, po prawej odmianę Chendler, jedne z najpopularniejszych odmian w nasadzeniach uprawianych oczywiście w Polsce. No i jesteśmy w okresie kwitnienia naszych krzewów. Mieliśmy spadki temperatur w marcu, na początku kwietnia z przymrozkami. Potem nadeszło ocieplenie, spadł upragniony deszcz. Teraz jesteśmy w kolejnej fali spadków temperatur. Lokalnie występują przymrozki, dlatego powinniśmy odpowiednio zadbać o nasze rośliny. Okres kwitnienia to jest najważniejszy okres w trakcie sezonu wegetacyjnego, ponieważ ten okres znacząco wpływa nam na plony, które zbierzemy w tym sezonie. Widzimy na wielu plantacjach uszkodzenia pąków liściowych, pąków kwiatowych, i oczywiście to znacząco wpłynie na spadek produkcji owoców. Tutaj ta plantacja jest w bardzo dobrej kondycji. Możemy zaobserwować bardzo dużą ilość masy zielonej, ilość liści, która dobrze odżywi i wykarmi późniejsze owoce. Ale na wielu plantacjach widzimy bardzo duże właśnie przemarznięcia pąków liściowych, i gdzie brakuje tych liści które odpowiednio odżywiłyby właśnie pąki kwiatowe. Dlatego tam będzie bardzo duży problem z osiągnięciem wysokiej jakości owoców. Po tych deszczach mamy właśnie ten okres kwitnienia, i to jest bardzo ważny moment na walkę na naszych plantacjach z szarą pleśnią i z antraknozą. Powinniśmy wykonywać szereg zabiegów zapobiegawczych, i mam tutaj na myśli regularne wykonywanie zabiegów w odstępach 7-8 dni. Oczywiście my rekomendujemy tutaj wykorzystanie takich preparatów jak Switch, Signum czy też Luna Sensation. Na plantacjach, które bardzo mocno ucierpiały podczas przymrozków, widzimy, że już ta szara pleśń objawia się na przyrostach, na pąkach tych przemarzniętych, ponieważ te pąki zamierają takie przemarznięte pąki to jest bardzo dobre źródło infekcji chorób grzybowych. Dlatego powinniśmy tutaj bardzo bardzo się przyłożyć właśnie do tej ochrony zapobiegawczej, tak żeby po prostu te choroby nie rozprzestrzeniały nam się na zdrowe, na te dobrze odżywione części roślin. Teraz w okresie kwitnienia powinniśmy zadbać o odpowiednie zapylenie. Dlatego Wielu plantatorów ustawia na swoich plantacjach, czy to czmiele, pszczoły, pasieki z pszczołami, czy to murarkę ogrodową. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ borówka jest rośliną bardzo wdzięczną właśnie owadom, które je zapylają i oczywiście wymaga bardzo, bardzo intensywnego zapylenia przez te owady. Dlatego zalecam, zachęcam do właśnie wystawiania wszelkiego rodzaju owadów zapylających na naszych plantacjach. W okresach kwitnienia możemy również podawać nawozy, które poprawią nam to zawiązanie tych kwiatów. Dlatego my tutaj rekomendujemy zastosowanie preparatu Maral, który zawiera algi morskie. Te algi znacząco wpłyną na zawiązanie owoców. Również polecamy podawanie preparatów zawierających bor, na przykład bolero, ponieważ bor wpływa na lotność pyłku kwiatowego i również ten produkt znacząco poprawi zapylenie, Owoców. W tym okresie, w okresie tych stresów termicznych, w którym się teraz znajdujemy, też powinniśmy zadbać właści o właściwą kondycję naszych roślin. Dlatego zalecamy tutaj podawanie nawozów zawierających tytan, takich jak ASX Titan Plus, i nawozów zawierających krzem. ASX Krzem Plus. E, mieszanka takich preparatów na pewno korzystnie wpłynie przy znaczących spadkach temperatur, e, które są w najbliższych dniach. E, no i oczywiście pozwoli przetrwać tym roślinom te stresy termiczne. Krzem e, dodatkowo podawany wpłynie na e, znaczące podniesienie kondycji roślin i uodpornienie się naszych roślin na wszelkiego rodzaju patogeny. Po długim okresie suszy mieliśmy w końcu opady deszczu. E, niestety no, te opady nie, były, nie są wystarczające, aby dobrze nawilżyć profil glebowy. E, gleba czy ta ściółka, e, którą mamy na naszych plantacjach, e, przesiąknęła powiedzmy do 15-20 cm, i oczywiście dalej powinniśmy prowadzić systematyczne nawadnianie naszych plantacji. Tutaj też ten deszcz pozwolił w końcu rozpuścić się wszelkiego rodzaju nawozom, które zostały wysiane posypowo. Teraz te nawozy będą w końcu dostępne dla naszych roślin, co oczywiście korzystnie wpłynie na wzrost i wegetację naszych plantacji. Okres kwitnienia to również okres podawania drugiej dawki nawozów azotowych, dlatego tutaj zalecamy. Wysianie nawozów azotowych, takich jak siarczan amonu, w dawce od 100 do 150 kg na hektar. Jeżeli mówimy o nawadnianiu, oczywiście nie możemy zapominać o fertygacji. Dalej prowadzimy intensywną fertygację. Szczególnie teraz w okresie kwitnienia, powinniśmy zmienić troszeczkę skład nawozów, które podajemy. My rekomendujemy teraz podawanie nawozów Ultrasol Blueberry o składzie 15 7 -19 oraz Ultrasol 12-12-36. Czyli ten z przewagą potasu, ponieważ już teraz do okresu kwitnienia powinniśmy podawać wyższe dawki potasu. Dalej powinniśmy również podawać siarczan magnezu, który korzystnie wpłynie na nasz chlorofil liści. No i oczywiście te nawozy powinniśmy podawać na przemian z CATS-em, tiosiarczanem wapnia. CATS to jest nawóz, który nie podniesie nam pH w uprawie borówki, co bardzo korzystnie właśnie wpływa na nasze plantacje, ale dostarczy nam wapni odżywczy, zmniejszy zasolenie oraz poprawi wykorzystanie azotu. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne komunikaty. Jak również na odwiedzanie naszej strony.